Grupa robotników wychodzi z fabrycznej bramy, rozchodząc się do domów. Tylko tyle. W tak mało efektowny sposób zaczyna się oficjalnie europejska historia kina. Ten pierwszy film, którego tytuł jest jednocześnie jego streszczeniem, to oczywiście słynne wyjście robotników z fabryki, braci Augusta i Louisa Lumière, zaprezentowane publicznie 28 grudnia 1895 roku w Paryżu. Pionierzy, geniusze, wizjonerzy. Nic im nie ujmując, moglibyśmy w ich sukcesie dostrzec też sporą rolę szczęśliwego przypadku i skutecznej autopromocji. Niemal równocześnie, lub nawet nieco wcześniej, na ten sam pomysł wpadło bowiem kilka innych osób. Jak wspomnieliśmy w czasie pierwszego spotkania, kino było nieuchronną konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. Najwyraźniej w okolicach roku 1895 fala tych epizodów urosła do niezwykłych rozmiarów, a na jej szczycie, szczęśliwie dla nich, znaleźli się właśnie bracia Lumière. Wiek XIX dobiegał końca. Automaty filmowe, mutoskopy i kinetoskopy rozpowszechniały się na całym niemal świecie. Ograniczenie jeden widz, jeden aparat wymuszało tworzenie całych salonów z tymi urządzeniami. Najwcześniejszy z nich, założony przez firmę Ruff & Gamon Company, zaczął działać na Broadwayu w Nowym Jorku w kwietniu 1894 roku. W Europie niemiecki potentat czekoladowy Ludwig Stolkwerk w latach 80. XIX wieku wpadł na pomysł, aby obok automatów z czekoladą postawić także automaty do gier, kalejdoskopy, lunety i automaty do oglądania filmów za opłatą. We Francji powstała firma braci Pathé. Jej inżynier Henri Joly skonstruował zmodyfikowaną wersję kinetoskopu. Niedługo potem Pathé była już jednym z najpoważniejszych graczy na rynku filmowym i muzycznym z oddziałami w wielu krajach europejskich. Nadchodziły jednak zmiany. Kluczowym etapem rozwoju kina, oddzielającym fazę doskonalenia technologii od fazy doskonalenia filmów, była możliwość ich projekcji dla większej ilości widzów. Jednoosobowe kinetoskopy szybko odeszły w zapomnienie. Tańsze od nich mutoskopy broniły się jeszcze przez dłuższy czas, chociaż ich rola sprowadzała się coraz częściej do konwencji peep show z materiałami dla dorosłych. Mogły przetrwać jako ciekawostka, ale przyszłość należała do dużego ekranu. Charles-Émile Reynaud, jak pamiętamy twórca praksinoskopu, stopniowo udoskonalał swoje urządzenie aż do momentu, w którym mógł zademonstrować światu Teatr Optique, znacznie rozbudowaną, dojrzałą jego wersję. Reynaud opatentował go w 1888 roku. Aż do 1892 roku usiłował sprzedać urządzenie w komplecie z trzema filmami animowanymi, drukowanymi w kolorze. Co istotne, taśma, a zatem i film, w urządzeniu Reynauda mogły mieć dowolną długość, ponieważ nie przesuwała się w pętli, a była nawijana na osobne szpule. Zainteresowanie ze strony nabywców było znikome i w końcu zamiast pozbywać się maszyny, twórca wpadł na pomysł jej publicznej demonstracji. Pierwsza z nich odbyła się 28 października 1892 roku w Musée Grévin w Paryżu, gdzie Reynaud założył Cabinet Fantastique. Pokazano wówczas widowisko, w ramach którego twórca osobiście obsługiwał urządzenie wyświetlające trzy filmy, w tym 15-minutowego biednego Pierrota, 19-minutowego klauna i jego psa oraz około 16-minutowy kufel dobrego piwa. Czas trwania filmów był długi, jednak pamiętać należy, że odtwarzane były z prędkością 7-8 klatek na sekundę, w związku z tym trudno nam mówić nawet o wrażeniu płynnego ruchu. Ponieważ nieprzezwyciężalną trudnością techniczną było ręczne wykonanie wszystkich klatek animacji wraz z tłem, to ostatnie wyświetlano jako nieruchome obrazy z mniejszego praksinoskopu, umieszczonego za zasadniczym urządzeniem. Dopiero na rzutowanym tle wyświetlany był film z postaciami. Dzięki manipulacji lustrami postacie można było rozmieszczać w dowolnym miejscu ekranu. W rezultacie każda projekcja była niepowtarzalna, a sam Reynaud wprowadzał elementy improwizacji.
Pokazy w Cabinet Fantastique trwały do marca 1900 roku i były tak popularne, że codziennie odbywało się 5 projekcji. W ich trakcie na pianinie grał Paul Gaston, który skomponował muzykę specjalnie dla tych filmów. Śpiewał też serenadę Pierrota, a dwaj asystenci dubbingowali postaci na ekranie. Reynaud dał łącznie 12 800 pokazów, a jego filmy obejrzało około 500 000 osób. Filmy Reynauda posiadały fabułę. Były to proste historie, jednak na tle pionierskich dokonań takich jak wjazd pociągu na stację La Ciutat Limierów było to osiągnięcie niezwykłe. W dodatku każdy z jego filmów, a do wspomnianej trójki doszły jeszcze Para nad morzem oraz Sen kominka, trwał kilka razy dłużej niż jakikolwiek ówczesny film. Towarzyszył mu dźwięk, był kolorowy, no i oglądała go prawdziwie masowa publiczność. Tym, co je wyróżniało, był fakt, iż były to praktycznie wyłącznie animacje rysowane ręcznie i drukowane w kolorze na taśmie. Wraz z upowszechnieniem kinematografu Lumière'ów, zainteresowanie pantomim Lumière'es zmalało do tego stopnia, że w 1900 roku odbyły się ostatnie pokazy. Sfrustrowany i załamany Reynaud zmarł w biedzie i zapomnieniu w roku 1918. Z jego filmów zachowały się jedynie dwa. Pozostałe zniszczył, wyrzucając taśmy do rzeki, podobnie jak wszystkie 3 egzemplarze Teatr Optik. Reynaud nie jest jednak dla historyków kina postacią anonimową. Jego osiągnięcia doceniono, ustalając 28 października Międzynarodowym Dniem Animacji. Mniej szczęścia miał Louis-Aimé-Auguste Leprin. Ten Francuz, zamieszkały w Anglii, zainteresował się fotografią w młodości i jeszcze w kraju ojczystym, poprzez kontakt z rodziną Louisa Daguerre'a. W 1881 roku wyjechał do USA, gdzie zainteresował się kwestią utrwalania na taśmie fotograficznej ruchomych obrazów. W 1886 roku zgłosił patent na kamerę wykorzystującą jeden lub więcej obiektywów. W styczniu 1888 roku patent amerykański zatwierdzono tylko dla wersji z 16 obiektywami. W 1887 roku podczas wizyty w Paryżu Le Prince wykonał serię jej testów. Prawdopodobnie powstał wtedy film, czy raczej zestaw 16 wykonanych jedna po drugiej fotografii, mężczyzna wychodzący zza rogu. Na większą skalę zaczął eksperymentować po powrocie do Anglii. W swojej posiadłości przy Woodhouse Lane skonstruował 2 jednoobiektywowe kamery, za pomocą których nakręcił 3 krótkie filmy, uznawane za najstarsze, jakie kiedykolwiek powstały lub jakie się zachowały. Były to scenka ogrodów Roundhay, nakręcona w posiadłości rodziny żony w hrabstwie West Yorkshire w Anglii, ruch uliczny na moście w Leeds, akordeonista przedstawiający syna Le Prince grającego na akordeonie guzikowym. Niektórzy historycy uważają, że właśnie ten film był tym pierwszym. Filmy były króciutkimi, dwusekundowymi scenkami bez jakiejkolwiek fabuły. Poza kamerą Le Prince opracował także urządzenie, które umożliwiało odtwarzanie jego filmów i ich wyświetlanie, co z przyczyn technicznych i charakterystyki używanej taśmy filmowej było znacznie większym problemem niż ich realizacja. Z postacią Le Prince wiąże się tajemnicza historia jego zniknięcia. We wrześniu 1890 roku miał odbyć się publiczny pokaz jego urządzenia na Manhattanie. Jednak przebywający wciąż w Europie twórca zaginął 16 września w tajemniczych okolicznościach podczas podróży pociągiem do Paryża po wizycie u brata zamieszkałego w Dijon. Jak ustalono, wsiadł do pociągu z bagażem, ale nigdy z niego nie wysiadł. W 1897 roku oficjalnie uznano go za zmarłego, ale do dzisiaj nie wiadomo, co się naprawdę z nim stało. Dopiero w 2003 roku w archiwach policyjnych odkryto zdjęcie wyłowionego z sekwany w 1890 roku topielca, przypominającego nieco Le Prince'a. Na temat zaginięcia wynalazcy powstało wiele teorii spiskowych. Kilka lat temu w prasie pojawiła się sensacyjna informacja, jakoby jeden ze studentów Uniwersytetu w Nowym Jorku, poszukując informacji na temat niektórych wynalazków i koncepcji Thomasa Edisona, w jednym z jego notatników natknął się na odręczną notatkę datowaną na 20 września 1890 roku. Eryk zadzwonił dzisiaj z Dijon. Stało się. Prince'a już nie ma. To dobra wiadomość, chociaż wstrząsnęła mną. Morderstwo to nie moja branża.
Jestem wynalazcą i mogę teraz działać dalej. Najprawdopodobniej jest to klasyczny tabloidowy fake news. Skądinąd jednak wiadomo, że Leprince był bliski uzyskania patentów na swój projektor i kamerę w USA, a to utrudniłoby Edisonowi uzyskanie patentu na kinetoskop i kinetograf, co stało się rok później. Nie jest też tajemnicą, że Edison nie przebierał w środkach, pozbywając się konkurencji. Mówiło się nawet o nasłanych bojówkach niszczących konstrukcje rywali. Rok później Edison pozwał firmę American Mutoscope za naruszanie jego patentów. Jako świadek obrony występował wówczas syn Leprince'a, Adolphe. Świadczył on wbrew twierdzeniom Edisona, że to jego ojciec pierwszy wynalazł kamerę filmową. Z racji wymogów prawnych i niejasnej sytuacji patentowej nie dopuszczono do prezentacji kamery Leprince'a w sądzie. Edison sprawę wygrał. Kilka lat później, w 1901 roku, Adolf został zastrzelony w trakcie polowania na kaczki. Także tej sprawy nigdy nie wyjaśniono. W 1894 roku niemiecki konstruktor Max Skladanowski zbudował swoją pierwszą kamerę filmową. Na początku 1895 roku wraz z bratem Emilem wykonali kilka krótkich filmów. Na pierwszym zarejestrowali panoramę Berlina, umieszczając urządzenie na dachu wysokiego budynku. Aby móc obejrzeć efekt swojej pracy, Max zbudował także projektor zwany jako bioskop. Bazował on częściowo na konstrukcji latarni magicznej, których producentami byli obaj bracia. Wyposażono go w dwa obiektywy, mogące wyświetlać kolejne klatki filmu naprzemiennie z dwóch osobnych rolek, co pozwoliło na uzyskanie 16 klatek na sekundę. Projektor przystosowany był do tylnej projekcji. Ustawiano go za ekranem, a sam ekran utrzymywano dla zwiększenia jego przejrzystości w stanie nawilżonym. Pierwsze nieoficjalne prezentacje bioskopu w Berlinie w lipcu 1895 roku zrobiły duże wrażenie i pozwoliły na uzyskanie wsparcia w postaci 2500 marek od dyrektora Teatru Rewiowego Wintergarten. 1 listopada po raz pierwszy zaprezentowali publicznie bioskop, wyświetlając zestaw swoich filmów. Byli oni głównym daniem 3-godzinnego widowiska obejmującego wszelkie popularne wówczas formy sceniczne. Show powtórzono jeszcze 23 razy. Stało się to na miesiąc przed prapremierowym pokazem braci Lumière. Pamiętnego 1 listopada pokazano 9 filmów, ostatni z nich – apoteozę przedstawiał braci Skladanowskich stojących na tle białego ekranu i kłaniających się publiczności. W tym miejscu następował nieunikniony aplauz. Bioskop stał się sensacją, a bracia Skladanowscy ruszyli na podbój świata. 27 grudnia 1895 roku wyjechali do Paryża z zamiarem zachwycenia francuskiej widowni 1 stycznia w Folie Bergère. Niestety, kiedy 28 grudnia swój kinematograf zaprezentowali bracia Lumière, jeden ze sponsorów Revue uznał, że warto ich zaprosić do Folie na 29 grudnia, a potem uznano, że nie warto płacić drugi raz za prawie to samo Skladanowskim i zaplanowane występy odwołano. Biorąc pod uwagę różnicę jakości obrazu na korzyść kinematografu, sami Skladanowscy także nie palili się do bezpośredniej rywalizacji. Odwołano kolejne występy w Londynie, jednak pojawili się w kilku innych krajach europejskich, ciągle udoskonalając kamerę. W 1896 roku powstał bioskop drugi z jednym obiektywem, w którym do kontroli przesuwu taśmy wykorzystywano tzw. mechanizm genewski. Ostatni pokaz bioskopu miał miejsce 30 marca 1897 roku w Szczecinie. Potem Skladanowscy wrócili do produkcji flipbooków i latarni magicznych. Reino, Leprince, Skladanowscy. Wyścigu o pierwszeństwo wynalezienia kina właściwie każdy z nich braci Lumière w jakiś sposób zdystansował. O ile jednak we wszystkich tych przypadkach można by znaleźć cały szereg wątpliwości, czy to, co zaprezentowali, to już kino, czy prawie kino, o tyle w przypadku kolejnego pioniera sprawa miała się inaczej. August Lumière osobiście powiedział o nim. Istniał również pewien Polak, który nas znacznie wyprzedził.
Ten Polak to Kazimierz Pruszyński. Można by rzec, że fotografowanie było u niego kwestią genów. Dziadek i ojciec Kazimierza zajmowali się fotografią. Obaj przez pewien czas korzystali z carskiej gościnności na Syberii, gdzie trafili jak wielu polskich zesłańców za działalność patriotyczną. Ojciec wrócił z zesłania w towarzystwie Stanisława Witkiewicza, dziadek natomiast został w Mińsku, gdzie otworzył zakład fotograficzny. Młody Kazimierz od wczesnych lat wykazywał zamiłowanie do nauk ścisłych, toteż rodzice wysłali go na studia politechniczne do Belgii. Tam zainteresował się pierwszymi próbami rejestracji obrazu, czyli jak mówiono, ożywioną fotografią, i w roku 1894 skonstruował swoją pierwszą kamerę filmową, pleograf, na którą uzyskał patent. W 1896 roku urządzenie opatentowane zostało także we Francji, a będący na jego pokazie Louis Lumière miał ponoć zakrzyknąć: panowie, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, a ja jestem drugi. Mimo niedoskonałości pleografu, po powrocie do Warszawy Pruszyński zarejestrował nim kilka krótkich filmów. Były to krótkie, reportażowe scenki, chociaż wnioskować o nich możemy jedynie na podstawie opisów i zachowanych prasowych reprodukcji czterech kadrów ze ślizgawki. Około 1897 roku Pruszyński doszedł do wniosku, że należy rozdzielić funkcje rejestracji i odtwarzania. Odtąd udoskonalony pleograf służył jako kamera filmowa. Do projekcji przeznaczony był biopleograf, powstały w 1898 roku. Było to urządzenie, którego zadaniem było poprawienie jednej z największych uciążliwości wczesnych filmów – migotania obrazu. By jednak zrozumieć doskonałość tej konstrukcji Pruszyńskiego, należy powiedzieć o tym, jak w ogóle działa kamera i projektor filmowy. Przede wszystkim przesuw taśmy filmowej w obu aparatach odbywa się skokowo, a nie liniowo, jak się czasem uważa. Klisza przesuwa się o jeden kadr i na moment zamiera, potem następuje kolejny skok i znowu przerwa. Pozwala to oku na zarejestrowanie ostrego obrazu. Przy ruchu liniowym byłby on wyraźnie rozmyty. Wymyślenie sposobu zamiany przesuwu liniowego na skokowy było kluczem do ustabilizowania przesuwu taśmy filmowej. Temu też służyła jej perforacja. O otwory w kliszy zaczepiały się odpowiednie mechanizmy nadające jej ruch. W przypadku taśmy Pruszyńskiego perforacja była bardzo nietypowa. Znajdowała się między kadrami wzdłuż ich szerokości, a nie na krawędziach jak w standardowej taśmie edisonowskiej. Lumière'owie mieli z kolei perforację w postaci pojedynczych otworów na krawędziach pośrodku krótszego boku każdego kadru. Każdy z nich miał także autorski mechanizm nadający ruch skokowy taśmie. Najlepszym rozwiązaniem okazała się przekładnia genewska z bioskopu Skladanowskich, która przy niezwykłej prostocie zapewniała stuprocentową niezawodność. Drugim niezwykle poważnym problemem było migotanie obrazu powstające w chwili zmiany klatki przed obiektywem. Moment, w którym przez ułamek sekundy przed oczyma widza przeskakiwał czarny pasek pomiędzy kadrami, okazał się tak uciążliwy, że wczesne filmy mogły być wyświetlane najwyżej 15 minut, a i tak często na prośbę publiczności projekcję przerywano z powodu bólu oczu i migreny wywołanej u widzów. Rozwiązanie tego problemu, a co za tym idzie możliwość wydłużenia projekcji nawet do kilku godzin, zawdzięczamy właśnie Kazimierzowi Pruszyńskiemu. Pierwszym podejściem do kwestii migotania był biopleograf. Pruszyński zrozumiał, że przyczyna kłopotów leży nie w samym migotaniu, lecz w fakcie, że jego częstotliwość jest zbyt niska. Gdyby ją 2-3-krotnie zwiększyć, oko przestałoby ją w ogóle zauważać. Biopleograf miał tego dokonać dzięki zastosowaniu dwóch równolegle odtwarzanych rolek tego samego filmu, jednak z delikatnym przesunięciem czasowym jednej względem drugiej. W ten sposób moment zmiany kadru maskowałby wyświetlany równocześnie pełny kadr z drugiej rolki. Nie eliminowało to całkowicie migotania, ale znacznie je ograniczało. Kurier warszawski z 1898 roku donosił nawet: aparat Pruszyńskiego różni się od wynalazku Edisona i mniej lub więcej udanych naśladowców tym, że obrazy wcale nie migotają nawet przy powolnych zmianach.
Migotanie przy dotychczasowych aparatach razi oczy i psuje wrażenie. Poza tą główną cechą aparat ma zaletę, że nie sprawia hałasu i pozwala zmieniać obrazy szybkością przeszło 2 razy większą niż aparat Edisona. Prawdziwą rewolucję i rozwiązanie problemu przyniósł jednak dopiero kolejny wynalazek Pruszyńskiego – obturator, czyli obrotowa przesłona z 1902 roku. Był genialny w swojej prostocie. Koło z wyciętymi 3 regularnie rozmieszczonymi otworami, które obracając się przerywało emisję światła z obiektywu w momencie zmiany kadru. Obracając się z prędkością synchronizowaną z przesuwem taśmy, oprócz zamaskowania momentu zmiany kadru, dodatkowo powodowało jeszcze jedno przesłonięcie nieruchomego obrazu. Częstotliwość migotania rosła 3-krotnie, a rezultat był znakomity. Publiczna prezentacja obturatora wraz z ulepszonym projektorem odbyła się 7 czerwca 1909 roku na posiedzeniu Akademii Nauk w Paryżu. Urządzenie zebrało entuzjastyczne recenzje. Pisano, iż obturator przynosi godne uwagi korzyści i doniosły postęp. Wkrótce zastosowała go w swoich kamerach francuska wytwórnia filmowa. Oczywiście był on wielokrotnie modyfikowany, a najczęstszym rozwiązaniem było stosowanie wariantu czterolistkowego. Cofnijmy się jednak nieco w czasie, do roku 1901. Powstało wówczas w Warszawie Towarzystwo Udziałowe Pleograf, wytwórnia filmowa i producent aparatury kinematograficznej w jednym. Jego zadaniem było komercjalizacja pleografu. Planowano zarówno szereg pokazów, jak i produkcję prezentowanych na nich filmów. Zrealizowano dzieła takie jak Powrót Birbanta czy Przygoda dorożkarza. Pierwszy pokaz odbył się w nieistniejącym obecnie Teatrze Letnim w Ogrodzie Saskim 31 marca 1902 roku. Najbardziej spektakularnym sukcesem biopleografu było jednak zastosowanie go w 1903 roku do projekcji sylwetek walkirii na koniach, unoszących się na niebie podczas wystawienia opery Walkiria Ryszarda Wagnera w Teatrze Wielkim w Warszawie. Ten eksperyment uznaje się za pierwsze zastosowanie projekcji filmowej w dziejach teatru. Niestety Towarzystwo Udziałowe Pleograf upadło w 1903 roku. Spowodowało to zatrzymanie prac nad kolejnymi wynalazkami. Telefotem, pozwalającym przesyłać obraz na odległość i będącym protoplastą współczesnej telewizji, i kinofonem, synchronizującym obraz filmowy z dźwiękiem odtwarzanym na gramofonie. W 1908 roku Pruszyński ukończył przerwane studia, otrzymując dyplom inżyniera mechaniki i jeszcze w tym samym roku stworzył kolejny pionierski wynalazek. Aeroskop, czyli pierwszą na świecie kamerę ręczną o pneumatycznym napędzie automatycznym. Zbudował ją z myślą o zastosowaniu reportażowym i opatentował w roku 1909. 27 grudnia 1910 roku na posiedzeniu Francuskiej Akademii Nauk urządzenie zaprezentowano publicznie we Francji, a rok później w Anglii. Pruszyński uzyskał patent na swoją kamerę w obu krajach, a także w USA. Przy okazji prezentacji w Londynie konstruktor zademonstrował skuteczność zastosowanego w kamerze żyroskopu, który niwelował drgania rąk operatora, wykonując zdjęcia w trakcie jazdy konnej. Wcześniej podobna rejestracja została wykonana w Paryżu podczas jazdy dorożką. Od 1911 roku ruszyła produkcja seryjna aeroskopów Anglii. W 1917 roku powstała wersja przystosowana do zdjęć lotniczych. Pierwszą wersję pneumatyczną ładowano przy pomocy pompki rowerowej. Wystarczało to na około 15 minut pracy. Rozwijając aparat, Pruszyński zastosował w niej później napęd elektryczny. Aeroskop był jedyną kamerą, która umożliwiała rejestrację scen z frontu I wojny światowej. Po bitwie pod Verdun na pobojowisku odnaleziono egzemplarz aeroskopu należący do francuskiego operatora Dupré. Zginął on podczas wychodzenia z okopów do ataku, a upuszczona kamera zarejestrowała jego śmierć i działała dalej aż do wyczerpania sprzężonego powietrza. Aeroskop zyskał wówczas niezbyt chwalebny przydomek kamery śmierci. Inny los spotkał amatorską przenośną kamerę oko, skonstruowaną w 1912 roku.
Mimo wielu nowatorskich rozwiązań i znakomitej jakości obrazu, zarówno rejestrowanego, jak i odtwarzanego, ponieważ oko było i kamerą, i projektorem, Pruszyńskiemu nie udało się znaleźć inwestorów. Zniechęcony w 1922 roku założył własną spółkę akcyjną, która w ciągu 2 lat działalności wyprodukowała jedynie 100 egzemplarzy kamery. Spółka upadła głównie z powodów sporów z udziałowcami. Pruszyński oczekiwał, że cena kamery będzie bardzo niska, by każdy mógł na nią sobie pozwolić. Inwestorzy liczyli raczej na zyski. Kilka lat temu w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi zrekonstruowano działający biopleograf. Za jego pomocą zrealizowano wówczas remake Powrotu Birbanta z Jakubem Gierszałem w roli głównej. Kazimierz Pruszyński niewątpliwie zasługuje na dopowiedzenie jego historii do końca. W 1944 wraz z żoną i córką został wywieziony przez Niemców do obozu Gross Rosen, a potem już sam do Mauthausen. Tam zmarł 13 stycznia 1945 roku, na kilka dni przed wyzwoleniem obozu przez wojska amerykańskie. Jego znaczenie dla rozwoju kina najlepiej oddaje zdanie profesora Edwarda Morleya, który nazwał Polaka Kolumbem kinematografii.